Beata Michalska, witam Państwa w poniedziałkowym wydaniu ósemki telewizji regionalnej. Na początek serwis informacyjny, a pokażemy w nim matur ciąg dalszy. Ikona jasnogórska w parafii Najświętszego Serca Jezusowego. Nowa strażnica kobierzyckich druhów. Rewitalizacja parków w Błaszkach. Mecz Warty Sieradz z Legią 2 Warszawa. 8 maja kończą się matury pisemne na poziomie podstawowym. Tym razem uczniowie mierzyli się z królową nauk, matematyką. Większość maturzystów obawia się najbardziej właśnie tego przedmiotu. Uczniowie z drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu opowiedzieli o swoim nastawieniu i odczuciach dotyczących matury właśnie z tego przedmiotu. Poniedziałek 8 maja kończył się matury pisemne na poziomie podstawowym. Tym razem na ostatni ogień trafiła królowa nauk, matematyka. Z kamerą wybraliśmy się do drugiego liceum ogólnokształcącego imienia Stefana Żeromskiego w Sieradzu i zapytaliśmy maturzystów o ich wrażenia i nastawienia zarówno po, jak i przed egzaminem. Dzisiaj matura z matematyki, jak twoje nastawienia przed? Dzisiaj to już jest relaks. Prawdziwa wojna była stoczona 4 maja na Polskę. To zależy od zadań. Jeśli będą takie jak na próbnym, no myślę, że całkiem z górki, ale no, to zależy. Ja mam nadzieję, że będzie łatwo i że będzie przyjemnie i nie będą jakieś skomplikowane zadania. Bardzo dobrze, generalnie ja piszę rozszerzenie, więc nie przewiduję, żeby to był jakiś duży problem. A kiedy zaczęłyście się przygotowywać? No tak w sumie sumiennie, to myślę, że tak 3 miesiące przed już zaczęłam robić jakieś matury. Wcześniej raczej tak średnio. No ja myślę, że tak od stycznia bardziej, bo ja chyba bardziej się skupiłam na podstawie niż na rozszerzeniu, więc no mam nadzieję, że nam to dobrze pójdzie. No tak, tydzień przed polskim zacząłem się coś uczyć do polskiego, do matematyki się nic nie uczyłem, a angielski no to chyba każdy zna. No. Z miesiąc temu tak na poważnie, a wcześniej tak sobie trochę po trochu. A jakich zagadnień najbardziej się obawiasz? No najbardziej się obawiam funkcji kwadratowej, bo nie umiem wzoru na deltę, ale myślę, że będzie okej. No, ja się obawiam jakiegoś trudnego ostrosłupa na przykład, bo z tym można mieć dużo problemów, no ale jednak liczę na to, że będzie jakieś proste, więc to jest dla mnie najtrudniejsze, tak myślę. Ja też podobnie z ostrosłupem, ale też na przykład boję się jakichś nowych zadań, których nie było w tych poprzednich arkuszach, bo w sumie my mieliśmy dosyć mało arkuszy do ćwiczeń, bo to były w sumie 3 tylko, 2 próbne i pokazowy. I na takich zadaniach mam wrażenie, że łatwo się pomylić, bo w sumie nie robiliśmy ich za dużo. A w jaki wynik oscylujesz? 80, myślę, że będzie dobrze. 32%. Musi być powyżej 80, bo jednak potrzeba tego wyniku. No podobnie, bo się liczy właśnie nam na uczelnię, w sumie matematyka między innymi, więc mam nadzieję. W tej placówce do egzaminu dojrzałości przystąpiło 141 abiturientów. Dzisiaj matura z matematyki, jak ci poszło? Myślę, że dobrze. Dla mnie matematyka ogólnie jest trudnością. Nie jestem fanem matematyki, mi bliżej do polskiego czy WOS-u, ale nie było tak źle, jak myślałem. Myślę, że wyśmienicie. Liczę przynajmniej 98%. Oscyluję tak powyżej 85%. Ja chcę mieć 30%. Ja oscyluję w 100%. A jakieś trudności szczególne? No, jedno zadanie mi się trochę nie dodawało, ale stwierdziłam, że już trudno. Ale ogólnie rzecz biorąc poziom uważam bardzo niski. Za szybko skończyłem i nie doczytałem zadania do końca. I tam nie widziałem, że musiałem jeszcze podać jakąś tam liczbę. Ikona Matki Bożej Jasnogórskiej z okazji 900-lecia diecezji włocławskiej nawiedza wszystkie parafie. W piątek obraz uroczyście przywitali wierni i duchowni z największej parafii w Sieradzu pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego na osiedlu Jaworowe. Przez Matkę do Syna to hasło jubileuszu 900-lecia diecezji włocławskiej. Przez niemal rok obraz Matki Bożej Częstochowskiej odwiedzi każdą parafię. Uroczysta inauguracja roku jubileuszowego z udziałem obrazu Matki Bożej rozpoczęła się 22 kwietnia w Zduńskiej Woli. Tydzień później obraz pojawił się w parafiach dekanatu sieradzkiego I. Pod wezwaniem świętej Urszuli Leduchowskiej na sieradzkich Monicach, w Charubi Małej w Chojnem, w parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski na ulicy Mickiewicza, w Dąbrowie Wielkiej i w sieradzkiej Kolegiacie. W piątek ikona z Bazyliki Mniejszej przybyła do parafii Najświętszego Serca Jezusowego na osiedlu Jaworowe. Ojcze, święty,
Ksiądz infułat Marian Bronikowski, proboszcz parafii Wszystkich Świętych, przekazał proboszczowi parafii NSJ księdzu prałatowi Mirosławowi Miłkowi ewangeliarz. Potem Aleją Grunwaldzką miała miejsce uroczysta procesja z ikoną jasnogórską do świątyni. W kościele uroczyście przywitano obraz. Ksiądz infułat Marian Bronikowski odczytał wiernym list od ojca świętego Franciszka. Włączając się w dziękczynne tedeum zanoszone do Boga przez wiernych, Ojciec Święty zachęca do dziękczynnej modlitwy za wszelkie dobro, jakie zaistniało w tej diecezji na przestrzeni minionych wieków dzięki tym, którzy ją tworzyli, podejmując w niej posługę, przeżywając własną codzienność i zmienne losy jej dzieł. Potem miały miejsce modlitwy i składanie kwiatów przed obrazem. Matko nasza, Pani Jasnogórska, dziś my parafianie serca Jezusowego się razem gromadzimy się wokół Ciebie. Witamy Cię w sercu Jezusowym. Wiatry złożone u Twoich stóp wyrażają naszą miłość i przywiązanie do Ciebie, która czuwasz nad nami wszystkimi. Po nabożeństwie powitania odbyła się uroczysta msza święta. Nawiedzenie obrazów parafii Najświętszego Serca Jezusowego zainaugurowała peregrynację w dekanacie sieradzkim II. Ikona jasnogórska przybyła również do parafii w Kłodzku, Chadupi Wielkiej, Wąchczewie, Wróblewie i Tubądźnie. Nawiedzenie diecezji zakończy się w przyszłym roku 16 marca we włocławskiej katedrze, a 19 marca w uroczystość świętego Józefa, patrona diecezji, zakończą się obchody 900-lecia diecezji włocławskiej. Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kobierzycku cieszą się z nowej strażnicy. Zadanie obejmowało budowę garażu dla samochodów bojowych oraz sali spotkań dla mieszkańców wraz z zapleczem. Środki finansowe pochodziły m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład. A całkowita wartość zadania wyniosła prawie 2 miliony złotych. Bardzo się cieszymy. Jest to zrobione w taki sposób nowoczesny, zgodnie z XXI wiekiem. Na relacje z uroczystości oddania strażnicy zapraszamy po serwisie informacyjnym.
A w Błaszkach trwa rewitalizacja dwóch parków, Witosa i Wolności. Zadanie obejmuje budowę alejek, energooszczędnego oświetlenia, budowę punktów poboru wody, wykonanie nowych nasadzeń oraz trawników. Będzie też mała architektura i elementy edukacyjne. Druga część inwestycji to budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej. Od dłuższego czasu myśleliśmy o rewitalizacji tych parków. Pamiętajmy, że jesteśmy w centrum miasteczka, więc wszystkim nam zależy na tym, żeby to miasteczko przyciągało, ale również i żeby cieszyło oko naszych mieszkańców, bo to tak naprawdę oni tutaj mieszkają, realizują swoje plany. W planach jest też przebudowa ulic wraz z budową targowiska miejskiego. Więcej na ten temat powiemy po serwisie informacyjnym. Grad bramek i zacięte spotkanie oglądali w niedzielne przedpołudnie ci kibice, którzy wybrali się na mecz Warty-Sieradz z rezerwami Legii Warszawa. Mimo atrakcyjnego widowiska, biało-zieloni ulegli drugiej drużynie wojskowych 2-3. W meczu 27. kolejki 3. Ligi Grupy Pierwszej Warta-Sieradz podejmowała Legię 2 Warszawa. Po wygranej w Mławie kibice liczyli na kolejną wygraną, a przynajmniej na efektowną grę swoich ulubieńców. Siadamy wygodnie w fotelach, zapinamy pasy i startujemy. Warta, Sieradz, Legia 2, Warszawa. Mecz zaczął się rewelacyjnie dla sieradzan. Już 120 sekund po pierwszym gwizdku sędziego błąd bramkarza Legii Jakuba Trojanowskiego wykorzystał Bartłomiej Kręci Chwost. Druga minuta spotkania i mamy bramkę dla sieradzkiej Warty. A strzelcem Kręci Chwost Bartłomiej. Na kolejne bramki trzeba było czekać przez pół godziny, jednak zostało to wynagrodzone 4 bramkami w 10 minut. Najpierw 30 minuta i wyrównująca bramka. Kapitan wojskowych Dawid Dzięgielewski pokonał strzałem z dystansu Macieja Mielcarza. Trzydziesta minuta spotkania i mamy bramkę dla gości. 4 minuty później stołeczny zespół objął prowadzenie. Dośrodkowanie strzałem głową z najbliższej odległości wykończył Jakub Kisiel. Trzydziesta czwarta minuta spotkania. Mamy bramkę dla gości, a strzelił Kisiel Jakub. W 37 minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego Adriana Filipiaka wykończył strzałem z woleja Seweryn Michalski. Mamy bramkę wyrównującą, strzelił ją Michalski Seweryn. 37 minuta spotkania. 3 minuty później był kolejny korner, tym razem dla warszawskiej drużyny. Niefortunną interwencją popisał się Maciej Mielcarz, który próbował interweniować, jednak doświadczony bramkarz miał na swoim koncie samobójcze trafienie. No to spalony czy gol? 40 minuta spotkania i mamy bramkę dla gości. Warta 2, Legia 3. I takim wynikiem zakończyła się pierwsza połowa. W drugiej części spotkania początkowo w grze przeważała Warta. Z czasem inicjatywę jednak przyjął stołeczny zespół. Mimo wielu sytuacji bramkowych wynik się nie zmienił i Warta się raz przegrała z Legią 2 Warszawa 2-3. Przejęliśmy na trudny teren. Oglądaliśmy wiadomo 3 ostatnie spotkania Warty. W poprzednim spotkaniu z Mławianką Warta zdobyła 2 gole po stałym fragmencie, więc na tym się skupiliśmy w treningu, a mimo to straciliśmy 2 bramki właśnie po stałych fragmentach. Pierwsza połowa mimo festiwalu strzeleckiego z jednej i z drugiej strony, myślę, że bardziej pod naszą kontrolą, natomiast w drugiej gra się wyrównała, jeden i drugi zespół przedostawał się pod pole karne przeciwnika. Na szczęście dowieźliśmy to prowadzenie z pierwszej połowy i bardzo cieszymy się z kolejnych punktów, które sobie dopisujemy. Przede wszystkim gratuluję tutaj trenerowi 3 punktów i życzę gdzieś powodzenia w dalszym grze o awans. Co do nas, tutaj potwierdzę to, co powiedział trener, gdzieś zaczęliśmy bardzo dobrze, szybko strzeliliśmy bramkę po stałym fragmencie gry. Natomiast gdzieś coś się posypało, cofnęliśmy się do tyłu i wtedy Legia zdominowała nas, tak naprawdę chyba od 20 minuty byliśmy za mocno cofnięci, straciliśmy 3 bramki, udało nam się jeszcze strzelić 1, do przerwy schodzimy z wynikiem 3-2, niekorzystnym, po przerwie wychodzimy troszkę wyżej i ta gra w ogóle wygląda zdecydowanie inaczej, z naszej strony mecz się wyrównał,
Natomiast dążąc do strzelenia bramki nie udało nam się wyrównać i przegrywamy całe spotkanie 3-2. Po 27 kolejkach Śradzanie z dorobkiem 22 punktów spadli na 16 miejsce w tabeli i znów znaleźli się w strefie spadkowej. W następnej kolejce Biało-Zieloni zagrają w Błoniach z miejscową Błonianką. Kolejny mecz na stadionie Mosir odbędzie się w środę 24 maja o godzinie 17. Warta Śradz podejmie Olimpię Zambrów. Informacją z płyty boiska kończymy dzisiejszy serwis informacyjny. W dalszej części programu pokażemy relacje z Gminnego Dnia Strażaka w Kobierzycku. Przyjrzymy się też planom inwestycyjnym w Błaszkach. Zaprezentujemy również dwie szkoły, kolejne dwie szkoły średnie powiatu łaskiego. Tym razem Zespół Szkół Mundurowo-Technicznych w Ostrowie i Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sędziejowicach. Na początek jednak kolejny odcinek z cyklu Łódzkie na Plus. Łódzkie na Plus. Podsumowanie tygodnia w skrócie. Otwórz drzwi, o których mówiono, że nie da się ich otworzyć. Tam czeka życie. Podążając za słowami Kellyanne Rothaus, województwo łódzkie pomaga spełniać marzenia o rodzinie i zaprasza pary z niezdiagnozowaną niepłodnością do ośrodka szpitalnego imienia Madurowicza przy ulicy Wileńskiej 37 w Łodzi. Na program leczenie niepłodności szpital ma 1 000 000 zł po połowie z budżetów województwa i Ministerstwa Zdrowia. Niepłodność nie jest wyrokiem. Przede wszystkim nie jest problemem wtedy, kiedy para zgłasza się do diagnostyki. W tej poradni pracują lekarze, którzy są różnych specjalności, genetycy, endokrynolodzy, lekarze, immunolodzy, no oczywiście ginekolodzy i położnicy. Pacjentki i ich partnerzy mogą liczyć na kompleksową opiekę, która będzie polegała na diagnostyce niepłodności. Grzegorz Szrajbar, marszałek województwa łódzkiego, Iwona Koperska, przewodnicząca sejmiku województwa oraz prawie 100 samorządowców z 18 krajów wzięli udział w Międzynarodowym Szczycie Miast i Regionów w Kijowie. Głównym tematem obrad była współpraca na rzecz odbudowy zniszczonego wojną państwa. Szczyt w Kijowie to spotkanie przedstawicieli regionów najbardziej zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy. Delegacja z łódzkiego odwiedziła także nasze partnerskie regiony, obwód winnicki i wołyński. Nasze regiony współpracują nie tylko na papierze, ale jako bracia. Wasza pomoc dla nas jest bardzo ważna. Naprawdę to czujemy. Chcemy Wam podziękować za wszystkie dary, które do nas dotarły. Województwo łódzkie wyróżnia się na tle innych regionów nie tylko pod względem aktywności w ważnych wydarzeniach na arenie międzynarodowej. Podążamy też za nowymi technologiami, dlatego urzędy sprawnie obsługują wnioski internetowe, a mieszkańcom regionu coraz mniej kłopotu sprawia załatwianie spraw online. A będzie jeszcze lepiej. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego minister Janusz Cieszyński ogłosił konkurs Cyfrowe Województwo. W ramach konkursu każde z województw otrzyma 1 000 000 zł. Województwo łódzkie jest w centrum Polski, a w centrum moich zainteresowań jest cyfryzacja. No i żeby ta cyfryzacja działała sprawnie na wszystkich szczeblach samorządu, to niezbędne jest wsparcie tych procesów. Zależy nam na tym, aby następowało coraz większe ucyfrowienie urzędów, nie tylko urzędu marszałkowskiego, ale wszystkich instytucji, w tym szpitale, w całym województwie. Przedostatni kwietniowy weekend województwo łódzkie zaprosiło strażaków z regionu na wyjątkowe koncerty z okazji Dnia Świętego Floriana. Było to muzyczne podziękowanie za ich służbę. W Łowiczu ze strażakami spotkał się Grzegorz Szrajbar, marszałek województwa łódzkiego. A w Opoczyni Bełchatowie samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Zięba. Duże wydarzenie w gminie Wróblew we wsi Kobierzycko. Dla całej społeczności, a w szczególności dla druhów z miejscowej ochotniczej straży pożarnej. Z okazji Gminnego Dnia Strażaka wręczono odznaczenia zasłużonym. Padło wiele ciepłych słów i życzeń, ale przede wszystkim oficjalnie oddano strażakom świeżo zakończoną inwestycję. Nową strażnicę. Chyba lepszego Dnia Strażaka nie można było sobie wymarzyć.
No to prawda. Przede wszystkim mamy zamówioną pogodę i to się udało. No i rzeczywiście publiczność dopisała i strażacy się zjechali z całej gminy. No i w kościele była piękna msza. Tylko się cieszyć, naprawdę. Cieszycie się z nowego budynku? Przyda się. Tak, bardzo się cieszymy. Jest to zrobione w taki sposób nowoczesny, no zgodnie z XXI wiekiem, ale chcę powiedzieć, że zaczęło się wszystko w bardzo trudnych warunkach. Jednak determinacja strażaków była ogromna. Należeli do Wróblewa, ale chcieli mieć swoje. I dogadali się z panią dziedziczką, jedno zebranie już jest straż. A w maju obchodzimy 10 maja 93-lecie. Duża determinacja towarzyszyła kobierzyckim druhom również w planie potem procesie budowy nowej strażnicy. Początkowo była ona wznoszona przez nich samych z pomocą mieszkańców i wsparciem gminy. Jednak... okazało się, że to nas przerosło. Już nie daliśmy rady. I wtedy co? Występujemy do pana wójta. Ja osobiście poszłem i mówię, no panie wójcie, nie myśleliśmy, że chcieliśmy zrobić, ale już nie damy rady. To nie te czasy, to nie ten sprzęt, to nie ta siła. No i pan wójt mówi, pomyślę. No dobrze, ja już to poszedłem do druhów i mówię, że już tam pan wójt zaczął się tym zajmować, to coś z tego będzie. Nie minęło 2 tygodnie, pan wójt dzwoni do mnie. Wiecie co? Tak. Wiecie co? Będą pieniądze. Z Polskiego Ładu. To zaangażowanie, wkład własny tutaj jednostki, samego prezesa i taki autorytet, dobry przykład, powoduje, że innym się chce, wspierają go i stąd ten sukces. Bardzo serdecznie dziękuję, moi drodzy, przewodniczącemu Rady z całym składem Rady. Mówię o panu Andrzeju Dawidzie, ponieważ cała ta Rada, moi drodzy, czuje straż. Najkrócej mówiąc, dedykuję środki, niemałe środki, wspiera mnie w działaniu, w pozyskiwaniu ich z zewnątrz. Cieszymy się bardzo, bo to integruje społeczność, jest ta potrzeba, oczywiście no, życzymy, żeby wyjazdów było jak najmniej. Natomiast te warunki, których pracują, przyjadą z akcji, no, powinny być odpowiednie i myślę, że to jest już standard najwyższy. To też poza Kobierzyckiem, właśnie Wróblew, Incze, wcześniej Słomków, Suchy. Tam też mamy jednostkę w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Także i ci druhowie chcą pracować społecznie, a my jako gmina powinniśmy im się za to odwdzięczyć, właśnie budując tego typu, tak jak to nazywamy, garażami z miejscem integracji społecznej. Ważny dzień dla pana również jako starosty, bo z każdą tego typu oddaną inwestycją wzrasta bezpieczeństwo w powiecie. Oczywiście należy się cieszyć, bo takie inwestycje są bardzo pożądane w każdej gminie i na terenie powiatu sieradzkiego, a jak patrzymy tutaj na tą nową strażnicę, no to już jest taki XXI wiek. To już zupełnie inaczej wygląda od tych strażnic, które były budowane 50 i więcej lat temu, tak? Same budynki, przystosowane wjazdy, które są do nowych samochodów. Kiedy pamiętam, w niejednej gminie przyszły nowe samochody, okazało się, że trzeba było przebudowywać strażnice, bo na przykład się nie mieściły do środka. Dlatego to bardzo cieszy. To efekt świetnej współpracy, podkreślali wielokrotnie zaproszeni goście, gratulując druhom nowej siedziby. Gdyby nie właśnie liderzy, gdyby nie druh prezes, gdyby nie druh wójt, to pewno tego dobra, które jest ważne dla wszystkich, panie wójcie, w gminie Wróblew by było dużo, dużo mniej. I to, co mnie, parlamentarzystę już od 15 lat reprezentującego ten region w polskim Sejmie, najbardziej cieszy, to właśnie ta dobra wola i chęć współpracy. I rozmawiania o wszystkim, co ważne, co potrzebne w wielu wymiarach. Jedno zjawisko było bardzo widoczne. Przede wszystkim zjawisko, które możemy nazwać współpracą. Współpraca, która przynosi owoce. I tak od 93 lat właśnie w Kobierzycku ta współpraca te owoce przynosi, a dzisiaj jesteśmy tego najmłodszego owoca świadkami otwarcia tego pięknego obiektu. Dziękuję wam serdecznie za to, co robicie na rzecz drugiego człowieka, za waszą działalność, za wasze wyjazdy do akcji ratowniczo-gaśniczych, za waszą działalność statutową i wszystkie inne działania, które podejmujecie na terenie nie tylko gminy Wróblew, ale również i powiatu sieradzkiego i województwa łódzkiego. Prezesie, gdyby nie pan,
nie byłoby tego pięknego auta. Nie byłoby wejścia do KSRG. Nie byłoby naszej pięknej kuchni, którą prezes nam wyremontował. Uwierzcie mi, że wczoraj pieczenie tych 600 schabów nie było takim problemem dzięki prezesowi, który nam zrobił piękną, nowoczesną kuchnię. Naprawdę, to jest dla nas ogromne, ogromne zaszczyt i wyróżnienie mieć takiego prezesa. Prezesie, no cóż mam powiedzieć, no płakać mi się chce, wzruszona jestem strasznie tym dniem. A nie, to nie! Dziękujemy serdecznie, naprawdę, z całego serca za cały wkład i za całe zaangażowanie w tą naszą społeczność wiejską. Dziękujemy serdecznie jeszcze raz. Każdy jest swoją osobowością. Z każdym trzeba troszeczkę inaczej. A powiem, że nam się udało tutaj zintegrować tych mieszkańców. Trajdziemy ręka w rękę i do przodu. Ochotnicza Straż Pożarna w Kobierzycku w ubiegłym roku została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zwiększył się tym samym rejon jej działania. Oznacza to również nowe zadania operacyjne. System stanowi bowiem integralną część systemu bezpieczeństwa państwa. To wy jesteście najbliżej różnego rodzaju zdarzeń. A teraz jak jednostka w Kobierzycku weszła do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego, to tym bardziej macie pewnego rodzaju obowiązki, ale również i przywileje. Tymi obowiązkami dzielicie się również z własnymi rodzinami, przecież jak wyjeżdżacie na akcje, a to nie są tylko pożary. To są również i zdarzenia drogowe, to są podtopienia, to są huragany. Pamiętamy, był COVID nie tak dawno, to również i wy uczestniczyliście w ratowaniu czasami życia ludzkiego. Z uwagi na stan pogody, jaki teraz jest, na tej zmianie pogody, dużo jest zagrożeń. Bardzo dużo zagrożeń. My z piłą nie tylko do drewna, ale i do betonu musimy jeździć. Kryjemy dachy po wiatrach, po burzach. Podtopienia tutaj w sąsiedniej wiosce to są regułą. Po dużej burzy. Dlatego mamy już przygotowany cały sprzęt do odwodnień na przyczepce. Tylko się Iweko cofnie dwa kroki i już wyjeżdżamy. Dwie minuty jesteśmy tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Realizacja często trudnych i niebezpiecznych zadań wymaga też odpowiedniego sprzętu, który umożliwi strażakom jeszcze skuteczniejsze działanie i szybkie dotarcie tam, gdzie są potrzebni. Doskonale wie o tym nadbrygadier Grzegorz Janowski, łódzki komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, obecny na uroczystości, który złożył prezesowi deklarację. Panie prezesie, myślę, że wspólnie razem tu z panem wójtem, z panem starostą, z kolegami posłami, z panem komendantem, myślę, że wypadałoby, żeby jednak ta brama tutaj była zapełniona dobrym samochodem. Bardzo się z tego cieszymy. Druhny, druhowie, brawo! Ale z wyposażeniem, że było. Szanowni państwo, gratuluję wam fantastycznego dnia i powiem wam tak. Wczoraj Anno Domini 2023 Dzień Strażaka rozpoczęliśmy w Bechcicach, a dzisiaj jestem tutaj u was, czyli drugie miejsce. Słuchajcie, bardzo wam dziękuję za zaproszenie i życzę naprawdę fantastycznej majówki. Niech święty Florian i święty Krzysztof ma was w swojej opiece, a to GCBA się znajdzie. Wszystkiego dobrego. Najważniejsze dla mnie jest to, że pan generał nie mówi na wiatr. Jak coś powie, mur, beton, a szczególnie jak publicznie powie. To nie są obiecanki, szacanki, jak niektórzy robią. Pan generał jest konkretny człowiek i wiem, że to będzie. GCBA oznacza samochód ciężki gaśniczy przeznaczony do działań ratowniczo-gaśniczych z wbudowanym zbiornikiem wodnym, który możliwe, że już niebawem stanie w garażu nowej strażnicy. Na koniec kilka słów o samej inwestycji. Zadanie obejmowało budowę garażu dla samochodów bojowych OSP Kobierzycko oraz sali spotkań dla mieszkańców wraz z zapleczem. Środki finansowe pochodziły m.in. z Rządowego Funduszu Polski Ład. Całkowita wartość zadania wyniosła prawie 2 miliony złotych.
Jesteśmy w Błaszkach, aby przyjrzeć się z bliska rozpoczętej inwestycji. Dodać należy, że długo wyczekiwanej, bowiem ma ona przyczynić się do stworzenia reprezentacyjnego miejsca w centrum miasta. Mowa o rewitalizacji dwóch parków, Parku Witosa i Parku Wolności. Miejsca te zyskają nowy, estetyczny wygląd. Będzie można tutaj przyjemnie spędzić czas. Panie burmistrzu, to potrzeba rodzi pomysł na inwestycje. Ja się zapytam o sam zamysł. Od dłuższego czasu myśleliśmy o rewitalizacji tych parków. Pamiętajmy, że jesteśmy w centrum miasteczka, więc wszystkim nam zależy na tym, żeby to miasteczko przyciągało, ale również i żeby cieszyło oko naszych mieszkańców, bo to tak naprawdę oni tutaj mieszkają, realizują swoje plany. I od dłuższego czasu mieliśmy przygotowane te dokumentacje, natomiast jak to w życiu bywa, zawsze jakieś tam po drodze są przeszkody czasowe. Pamiętajmy, że był COVID, więc też trudności z uzyskaniem stosownych pozwoleń, opinii, ale w końcu udało się. A jak już mieliśmy dokumentację, zaczęliśmy szukać środków finansowych, pojawił się Polski Ład, program rządowy i tu zgłosiliśmy właśnie dwa główne zadania, które realizujemy w tym roku. I teraz jesteśmy przy tym pierwszym, bardzo ważnym zadaniu, to jest rewitalizacja dwóch parków, Parku Wolności i Parku Witosa, gdzie trwają prace. Rewitalizacja obejmie budowę alejek, energooszczędnego oświetlenia, budowę punktów poboru wody, wykonanie nowych nasadzeń oraz trawników. Jak parki, to też mała architektura, a więc pojawią się również ławki i kosze na śmieci. Poza typowo użytkowymi elementami będą też te o charakterze edukacyjnym. Budowa już trwa w najlepsze. Co się teraz dzieje? Kiedy się inwestycja zakończy? To znaczy inwestycja przewidziana jest do realizacji 14 miesięcy po podpisaniu umowy, a umowę podpisywaliśmy miesiąc temu, natomiast rozmawiamy z wykonawcą i jest duża szansa, że zakończenie nastąpi w tym roku. Z dwóch powodów jest to ważne. Raz, że my też byśmy chcieli, oczywiście nie możemy nakazywać jako inwestor, ale możemy rozmawiać. A druga kwestia to jest sposób finansowania przez Polski Ład. Tam są dosyć sztywne takie zasady finansowania. Dopiero po ukończeniu pewnych etapów następuje płatność. Jest to troszeczkę inaczej niż normalnie w inwestycjach, stąd też wykonawcy zależy na tym, żeby jak najszybciej to zrobić. W tej chwili, jak widzimy, wszelkie prace związane są z odbudową od podstaw alejek. One są w tej chwili układane w kostce granitowej, ale tutaj również jest kwestia prądu, kwestia energetyczna, no i nasadzeń. Tutaj było troszeczkę zamieszania jakiś czas temu, kiedy następowała kwestia wycinki drzew. Natomiast no, my tłumaczyliśmy też wszystkim, no, ktoś opracował, fachowiec, było to pod ścisłą kontrolą również innych organów. I myślę, że teraz jak zobaczymy, to okazuje się, że tych drzew i tak zostało dużo, ale do tego dojdą jeszcze nasadzenia. Także wszystkich tych, którzy się obawiali o zieleń, zapraszam tutaj na finalizację już później, kiedy będzie wszystko nasadzone, zrobione, naprawdę będzie to cieszyło oko. I ten zamysł, który mieli projektanci, będzie na pewno fajny do zrealizowania już później na żywo, żebyśmy mogli się nacieszyć tym, co powstanie. I mam nadzieję, że to będzie taka wizytówka w tej części naszego miasta, bo przecież nam o to tak naprawdę chodzi, żeby ludzie byli zadowoleni i oko żeby cieszyło. Żeby cieszyło oko i przypominało o tradycjach niepodległościowych, bowiem nazwa wskazuje jasno, że park stanowi też miejsce pamięci o byłym premierze Polski Wincentym Witosie. W centralnej części parku stanie jego pomnik. Odsłonięcie jest planowane na dzień 18 czerwca. Stowarzyszenie, które się zawiązało na tą okoliczność, zebrało środki finansowe. Nawet z ich środków została wybudowana ta część fundamentowa. To jest w korelacji z wykonawcą, ale pozwolił nam tutaj, czy nam, no, stowarzyszeniu wykonać ten fundament po to, żeby później cokół tutaj stanął, a na cokole pomnik, który już jest. Natomiast wiem, że stowarzyszenie wystąpiło też o środki i pomoc do IPN-u i wiem, że też mają pozytywny odzew, także myślę, że coś fajnego tutaj powstanie. Pomnik Witosa będzie kolejnym symbolem pamięci, który znajdzie swoje miejsce w tej lokalizacji. Tak się jakoś złożyło, że ten park stał się troszeczkę takim symbolem upamiętnienia ważnych wydarzeń i tych pozytywnych, ale też i tych tragicznych dla naszej ojczyzny. Tutaj zaraz po katastrofie smoleńskiej nieżyjący już dzisiaj Kazimierz Grobelny był takim autorem i pomysłodawcą umieszczenia tutaj dębu pamięci tych ofiar, które zginęły właśnie
tej katastrofie smoleńskiej i jest tu posadzony dąb, a obok też na okoliczność, żebyśmy wiedzieli, gdzie stoimy, obelisk mały, który pokazuje, dlaczego ten dąb powstał. I tutaj co roku 10 kwietnia składamy kwiaty jakby z dwóch powodów, i tej katastrofy smoleńskiej, ale również ofiar katyńskich, bo tam przecież ta delegacja 96 wielkich Polaków, którzy pojechali, zginęli, ale pamiętajmy, że oni pojechali właśnie czcić tych, którzy z kolei polegli w Katyniu, a więc to jakby mamy połączenie dwóch ważnych, no tragicznych dla Polski wydarzeń, bo i Katyń i przecież Smoleńsko chyba najbardziej takie tragiczne wydarzenia, jedne z bardziej tragicznych w historii naszego narodu. Druga część inwestycji to budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej od ulicy Szkolnej przez ulicę Sulmińskiego, ulicę Wodną do rzeki Trojanówki wraz z pustami deszczowymi. To kosztowna, ale bardzo potrzebna inwestycja. Tu, gdzie stoimy, obok nas będzie głęboki wykop, bo będzie całkowita zmiana kanalizacji deszczowej i to będzie ponad 328 metrów wykonania nowego kolektora deszczowego, no, który odprowadzi nam całą wodę tutaj powierzchniową z tej części Błaszek. I powiem tylko, że całość zadania jest 4 300 000, a sam kolektor będzie kosztował 2 300 000, więc to są bardzo drogie rzeczy, ale konieczne, bo bez tego nie bylibyśmy w stanie realizować kolejnych naszych takich zamierzeń, które mamy. A mamy, bo tu obok będzie za chwilę też druga ważna inwestycja. To już będzie zagospodarowanie Starego Miasta. A jak przyjrzymy się w naszym centrum również Błaszek, mamy tutaj główny rynek, który też będzie poddany rewitalizacji. Mamy już dokumentację. Czekamy w tej chwili na ogłoszenie programów rewitalizacyjnych. One się mają pojawić. Jesteśmy przygotowani, ale znając życie, to po tych dwóch teraz inwestycjach, ta trzecia nastąpi na pewno nie prędzej jak w przyszłym roku. Dobrze, przenieśmy się zatem na teren Starego Miasta. W planie jest przebudowa ulicy wraz z budową targowiska miejskiego. Trudno sobie to wyobrazić, mi przynajmniej. Musiałabym się posłużyć pewnie projektem gotowym już, że tutaj będzie za jakiś czas targowisko miejskie. Tak, pokażemy to. Mamy oczywiście dokumentację stosowną. Jesteśmy w drugiej części naszego miasta, gdzie też z taką satysfakcją, chcę powiedzieć, w dniu wczorajszym, czyli 27 kwietnia podpisaliśmy umowę na realizację tutaj rewitalizacji starej części miasteczka naszego, ulicy Mleczarskiej, bo tutaj za moimi plecami kiedyś była mleczarnia, ale również była to historia Błaszek przedwojennych i spodziewamy się również, że prowadząc pracę możemy napotkać jeszcze na artefakty, które będą wskazywały tutaj na przebywanie ludności żydowskiej, bo chcę też przypomnieć, że przed wojną na ponad 5 tysięcy mieszkańców Żydzi stanowili ponad 3 tysiące, więc była to bardzo znaczna grupa osób, więc no, liczymy się z tym, że też możemy tutaj coś, jakieś pamiątki znaleźć. Natomiast generalnie, tak jak pani tutaj powiedziała, chodzi o to, żeby przywrócić tej części, no, przede wszystkim lepszy widok. To, co w tej chwili widzimy, no, nie napawa radością, natomiast myślę, że na koniec roku będą to zupełnie inne widoki. Tu, gdzie stoję, będzie trochę inny poziom, tam niżej będzie też inny poziom. Chodzi o to, żeby ładnie tą architekturę tutaj wkomponować. W tym miejscu będzie zlokalizowane targowisko miejskie, takie profesjonalne, z tą pełną infrastrukturą, natomiast tam dalej, też w kierunku naszej rzeki Trojanówki, będą miejsca parkingowe. Zamysł jest taki, dzisiaj wszyscy mają dużo aut, niezależnie od tego, czy budujemy parkingi i w jakiej ilości, zawsze tych miejsc jest mało. Dlatego tu poza dniami targowymi, czyli poza poniedziałkiem, poza piątkiem, będzie to wykorzystane przede wszystkim na umożliwienie mieszkańcom i przyjezdnym parkowania. I w ten sposób tutaj ta część miasteczka też wypięknieje, ale też będzie służyć wszystkim w takim fajnym znaczeniu, ponieważ no, nam też wszystkim zależy, żeby mieszkańcom żyło się jak najlepiej. Zamysł też jest taki, jak już tu przeniesiemy to targowisko miejskie, uwolnimy tą część centralną i wtedy, tak jak już mówiłem, mamy opracowaną dokumentację też rewitalizacji tego całego ścisłego centrum, żeby cała ta część Błaszek nabrała takiego, no, fajnego wyglądu. Tylko że to trzeba połączyć kilka ważnych inwestycji. To, co mówiłem nawet o tym kolektorze, który będzie przechodził aż tam od szkoły podstawowej w Błaszkach. To wszystko jest połączone i te zadania trzeba wykonywać w pewnych etapach.
zmieni się, bo przepraszam, nie jest pan gospodarzem, ale to miejsce nie wygląda ciekawie. No tak, ale gospodarz ma też jakieś pomysły, ale bardzo fajnie, że pani to zauważyła. Ja myślę, że może nie samych mieszkańców Błaszek, ale mieszkańców gminy zaskoczy ten widok, który pani teraz nam pokazuje, ponieważ no, w tej części nie wszyscy przebywają, bardziej to traktują teraz jako parking. Ale fakt faktem, że no tutaj się oko cieszyć nie może, ale zapraszam wszystkich mieszkańców i państwa również. Myślę, że późną jesienią, przed zimą, kiedy uda się sfinalizować to zadanie, będzie to zupełnie inaczej wyglądało. I nawet taki może fajny pomysł, kiedyś zrobimy przebitkę, pokażemy, wykorzystamy państwa materiał, pokażemy jak jest teraz, a jak będzie w przyszłości, a wtedy będziemy się tym chwalić. Powstanie również droga do targowiska? Tak, będzie to zupełnie nowa droga, ona częściowo teraz jest zarysowana, jak tu widzimy, natomiast jest to typowy dojazd do dwóch lokali komunalnych, bloków, natomiast dalej przedłużamy tą drogę i ona właśnie będzie, tak pani zauważyła, biegła w kierunku targowiska miejskiego i później łączyła się z drogą krajową. No to też w sposób znakomity poprawi tu komunikację w tej części miasteczka, bo tu jest troszeczkę z tym problem, no ale przy okazji powstaną tutaj nowe też parkingi, nowa ta część zieleni. Generalnie ten teren nabierze takiego też wigoru, uroku. Ta część też zostanie poddana rewitalizacji. I ja też tak powiem jeszcze po raz jakby kolejny, no bardzo oczekuję tej finalizacji końcowej, która pokaże, czy te nasze zamysły się sprawdziły, a jestem przekonany, że tak, ale żeby to zobaczyć, to trzeba finalnie przyjść i to ocenić. Natomiast jesteśmy też jeszcze w tej części, o której mówiłem, z tym kolektorem wód deszczowych. On właśnie tutaj będzie przebiegał aż tam od szkoły podstawowej, jak mówiłem, do Trojanówki, która jest za naszymi plecami. Potężne przekroje, bo to muszą zebrać wodę z całej tu części tego miasta, więc jest to duże zadanie. Na końcu będzie specjalny separator, który będzie oczyszczał, zanim ta woda jeszcze wejdzie do Trojanówki. Także same korzyści, myślę, będą i dla środowiska, i dla estetyki, i dla mieszkańców. Funkcjonalnie, estetycznie, ekologicznie, rekreacyjnie. A jak będzie wyglądać finansowe podsumowanie tych dwóch inwestycji? Suma, która wyjdzie nam, jeśli chodzi o połączenie tych dwóch inwestycji, przypomnę, że tam 4 300 000, tutaj mamy na 6 700 000, czyli myślę, że ponad 11 milionów będzie wbudowane tutaj w tą część gminy, a dokładnie w miasteczko Błaszki. Ważne podkreślenie jest to, że z Ładu Polskiego otrzymaliśmy około 6 400 000, więc ponad 5 milionów będziemy musieli dołożyć z naszych środków, no ale warto, myślę, bo z jednej strony wykorzystamy środki te zewnętrzne, które pozyskaliśmy, o które nam chodziło. Może nie jest to 100% inwestycji, ale pamiętajmy, że te kosztorysy też były robione rok temu, kiedy po tej pandemii i teraz po tej inflacji, no teraz drastycznie poszły ceny do góry, więc ten nasz udział musi być większy, ale finał będzie taki, że myślę, że będzie to bardzo dobrze spożytkowane, te 11 milionów, może 11,5, i zostanie to przede wszystkim jako coś trwałego i będzie cieszyć oczy wszystkich. My oczywiście skorzystamy z zaproszenia i przyjedziemy ponownie, aby zobaczyć zapowiadaną metamorfozę parków i przyszłego miejskiego targowiska. Chciałabym zaprosić wszystkich kandydatów do naszej szkoły, ponieważ nasza szkoła stwarza piękne warunki do wszechstronnego rozwoju. Chętni mogą należeć do zespołu pieśni i tańca Sędziejowiczanie, który tutaj tuż obok mnie reprezentuje naszą piękną placówkę, ale jednocześnie wszystkie osoby, które chciałyby kształcić się w technikum, zapraszam do nauki, do kształcenia się na kierunkach, których nie znajdziecie gdzie indziej w powiecie łaskim. Szkoła zaprasza przyszłych techników weterynarii, rolnictwa, żywienia, agrobiznesu oraz architektury i krajobrazu. Osoby pełnoletnie mogą zapisać się na bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe na kierunkach rolnik, technik agrobiznesu, kucharz,
technik żywienia i usług gastronomicznych, technik architektury krajobrazu i nowość, kurs na kierunku pszczelarz. Zanim przejdziemy do oferty edukacyjnej i przyjrzymy się szkolnej infrastrukturze, kilka słów o placówce. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sędziejowicach z niemal stuletnią tradycją, położony w otoczeniu zabytkowego parku. Od początku roku 2022 prowadzony i nadzorowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Od tego czasu zaszło tutaj bardzo dużo zmian. Rozwój placówki nabrał rozpędu. Pojawiły się najnowocześniejsze maszyny rolnicze, wyposażenie sal w sprzęt dydaktyczny, trwa remont budynku, a to tylko początek. Przyjrzyjmy się temu bliżej. Technikum rolnicze. W ubiegłym roku szkoła zakupiła sprzęt za ponad 3 miliony złotych. Park maszynowy wzbogacił się w ten sposób o dwa nowoczesne ciągniki rolnicze wyposażone w osprzęt do rolnictwa precyzyjnego. Do tego pięcioskibowy pług, nowoczesny agregat uprawowo-sienny, rozsiewacz nawozu, opryskiwacz, kultywator do uprawy bezorkowej czy 10-tonowa przyczepa do transportu płodów rolnych. Z klasą trzecią technikum rolniczego będziemy ustawiać i kalibrować rozsiewacz nawóz na polu pod uprawę kukurydzy. Szukamy teraz, odczytujemy, jak powinniśmy ustawić wysiew, jak ustawić zapadki elektronicznie, więc tu mamy granulację. Czyli mamy 20%, tak? Tak, 70. I tu mamy 10. Dobrze. Pomoc dydaktyczna, jaka została zakupiona do naszej szkoły, to przede wszystkim New Holland T7, ciągnik o mocy 230 koni. Stoi za nami John Deere, rozsiewacz Kvernelanda, przede wszystkim nowy zestaw uprawowo-siewny. Nowe maszyny przygotują nas do pracy w nowych, nowoczesnych, wyspecjalizowanych gospodarstwach, więc no, będziemy mieli duży, lepszy start w życiu. Technikum weterynarii, uruchomione we wrześniu 2022 roku. Uczniowie mają do dyspozycji pomoce dydaktyczne w postaci fantomów, makiet i przekrojów zwierząt, które zdecydowanie uatrakcyjniają proces kształcenia, przygotowując młodzież do pracy ze zwierzętami. Schematy teoretyczne przekuwamy na wiedzę praktyczną, na tych tutaj właśnie, jak Państwo widzą, modelach, które doskonale obrazują nam wszystkie teoretyczne aspekty w zasadzie każdej dziedziny. No, posłużę się tutaj może moimi, czy weterynarii, w teorii, w praktyce, czy rozrodu, chowu zwierząt. Uczniowie z dużym bagażem wiedzy teoretycznej i zarysem wiedzy praktycznej wyuczonej na anatomicznych schematach i modelach mogą je przetestować pod okiem wykwalifikowanych specjalistów w przychodniach weterynaryjnych czy ogrodach zoologicznych. Praca nauczycieli oraz weterynarzy połączona z pasją tych młodych ludzi sprawi, że staną się oni fachowcami w pełnym znaczeniu tego słowa. Chodzimy do szkoły od września tego roku. Kierunek był nowo otwarty, jest bardzo ciekawy. Dużo uczymy się o zwierzętach, o tym, co będziemy robić w przyszłości. Czyli tak naprawdę teorię przekładamy na praktykę. Zajęcia nie są nudne, rozwijają nasze zainteresowania, pasje. Nie pracujemy tylko tak naprawdę w klasie, pracujemy też we własnym laboratorium. Będziemy preparować mięśnie, uczymy się ogólnie muskulatury, anatomii i nie tylko. Technikum żywienia i usług gastronomicznych. Te smakołyki to efekt pracy i wyraz umiejętności jego uczniów. Tutaj naprawdę przychodzą ludzie z pasją, którzy po prostu chcą gotować. Widać to zaangażowanie kadry nauczycielskiej, która jak ktoś popełnia błędy, stara się pomóc, przychodzi, pomaga. Inwestujemy też w nowoczesny sprzęt, bo mamy na przykład do zadań specjalnych Thermomix, ewentualnie dwa piece konwekcyjno-parowe, w których można zrobić dosłownie wszystko. I naprawdę jestem zadowolony, że jestem uczniem trzeciej klasy tej szkoły, bo naprawdę nie żałuję tego czasu. To nie jest zmarnowany czas, to jest po prostu czas spędzony na robieniu tego, co kocham. W ramach innowacji dla technikum młodzież uczestniczy w kursach kelnerskim, carvingu, a także sztuki barmańskiej i baristycznej. Z pewnością ułatwi to młodym ludziom dobry start na rynku pracy. Technikum architektury krajobrazu to zawód dla osób lubiących piękne i naturalne otoczenie i wiążących swoją przyszłość z projektowaniem przestrzeni, urządzaniem i pielęgnacją roślinnych obiektów architektury krajobrazu i komponowaniem roślinnych dekoracji. Zdecydowałam się na ten kierunek, no bo mam gdzieś tam jakieś takie zamiłowanie po prostu do kwiatów, do roślin, do tej natury.
No i dlatego stwierdziłam, że no dobrym pomysłem będzie po prostu, jakbym tutaj przyszła. No taki zawód przyszłościowy. Efekt prac uczniów z Technikum Architektury Krajobrazu można podziwiać na terenach zielonych przylegających do szkolnych budynków. Uczniowie nabywają specjalistyczne umiejętności w wybranych zawodach, ale równolegle kształcą się w przedmiotach ogólnych. Nasza szkoła odzyskuje dawny blask. Oprócz modernizacji pracowni i zakupu nowoczesnych pomocy dydaktycznych, atrakcyjnego zagospodarowania terenu, dyrekcja i nauczyciele dążą do zwiększenia efektywności nauczania zarówno przedmiotów zawodowych, jak i ogólnokształcących. Chcemy w ten sposób zapewnić naszym uczniom jak najlepsze możliwości na rynku pracy, a także ułatwić im podjęcie studiów. Sale lekcyjne są wyposażone w nowe ławki, krzesła, szafy, biurka, tablice interaktywne, pomoce dydaktyczne czy drukarkę 3D. Jak do tej pory najlepiej wyposażoną salą jest pracownia ekologiczna. Placówka ma również przygotowaną ofertę dla osób pełnoletnich, chcących nabyć konkretne kwalifikacje w kilku zawodach. Nowością jest kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzenie produkcji pszczelarskiej w zawodzie pszczelarz. Pszczelarstwo jest coraz bardziej na topie, bo wiadomo, chodzi o ochronę środowiska, o ekologię, prawda? No i o znaczenie, samo znaczenie pszczół w przyrodzie i w rolnictwie, tak? Mamy poprzez zapylanie roślin dużo większe plony, prawda? Niektóre rośliny wymagają zapylenia przez owady, na przykład gryka, tak? Gdyby nie było zapylania gryki, to w ogóle nie byśmy nie mieli nasion. Ramka z węzą tak wygląda, jak jest nowo wsadzona ramka do ula, tak? Pszczoły sobie tutaj na tym następnie budują swój plaster, który początkowo wygląda taki jaśniejszy jest. W zespole szkół funkcjonuje też internat, a uczniowie mogą uczestniczyć w licznych kołach zainteresowań, między innymi kole szachowym i redakcyjnym. Centrum życia kulturalnego jest szkolna biblioteka. Jednym z miejsc w naszej szkole, do którego chcielibyśmy zaprosić, jest biblioteka szkolna. Tak, biblioteka. Być może w ustach ucznia wydaje się to nienaturalne, to właśnie tutaj odbywa się wiele konkursów i wydarzeń. Na przykład narodowe czytanie, konkursy plastyczne, fotograficzne, recytatorskie, literackie. Ostatnio nawet przygotowywaliśmy i nagrywaliśmy laudację poświęconą naszej polskiej noblistce Wisławie Szymborskiej. Organizowaliśmy również Andrzejki w stylu Harry'ego Pottera, podczas których mogliśmy się przenieść do Hogwartu i lepiej poznać tytułowego bohatera, sprawdzić swoją przyszłość, ale przede wszystkim miło spędzić czas. Nasza biblioteka szkolna nie jest tylko wypożyczalnią lektur, a także małym centrum kultury, w którym możemy rozwijać swoje zainteresowania. Możemy tutaj wypożyczyć kryminały, powieści dokumentalne, obyczajowe czy science fiction. Każdy znajdzie coś dla siebie. Podczas przerw możemy wspólnie włożyć puzzle czy spędzić razem czas. Tutaj również przygotowujemy nasze szkolne grafiki czy posty, które są publikowane na naszej szkolnej stronie facebookowej w ramach zajęć dodatkowych redakcyjnych. Uczniowie lubiący taniec i folklor mogą stać się członkami zespołu pieśni i tańca Sędziejowiczanie. Szkoła zakupiła niedawno nowe sierackie stroje ludowe. W moim ogródeczku rośnie różyczka, napój mi Maniusiu mego kuniska. Nie chcę, nie napoję, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo mnie chce młoda. Nie chcę, nie napoi, bo się kunia boi, bo się kunia boi, bo jestem młoda. Nie chcę, nie napoi, bo się kunia boi, bo się kunia boi, bo jestem młoda. Powiedz mi, Maniusiu, kto cię omanił? Jasienkowe oczka, jasienkowe oczka, bo się w moim sercu tak zakochały. Jasienkowe oczka, jasienkowe oczka, bo się w jej serduszku tak zakochały. Jasienkowe oczka, jasienkowe oczka, bo się w jej serduszku tak zakochały.
Zapraszamy bardzo serdecznie, ponieważ oferujemy naprawdę wszechstronny rozwój, a środki, które płyną z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pomogą nam spełniać również marzenia młodzieży. Naszym takim priorytetem jest kształcenie młodzieży na kierunkach rolniczych, ale drugim zadaniem wskazywanym przez nasz organ prowadzący jest kultura, dziedzictwo narodowe, dziedzictwo lokalne, wspieranie i budowanie fundamentów tożsamości lokalnej. Zapraszamy bardzo serdecznie do naszej szkoły. Szlak szkół średnich powiatu łaskiego zaprowadził nas przed mury zespołu szkół mundurowo-technicznych w Ostrowie. 3x P. Pasja, przygoda, przyszłość. Takie hasło wyczytałam na stronie internetowej szkoły. Co to oznacza? Czy to oznacza, że jest to szkoła dla uczniów z pasją, uczniów lubiących wyzwania, przygody i dla uczniów, którzy troszczą się o swoją przyszłość i dobry start w dorosłe życie? Zapytamy. Pani dyrektor, czy w Pani szkole można realizować pasję, przeżyć przygodę i budować swoją przyszłość? Tak, nasza oferta naszej szkoły jest skierowana przede wszystkim do młodzieży, która ma już sprecyzowane plany na przyszłość. Najczęściej jest to zainteresowanie mundurem, tak ogólnie rozumianym, strażackim, pożarniczym, wojskowym. Policyjnym? Policyjnym oczywiście. Staramy się o certyfikat edukacji penitencjarnej, czyli takiej służby więziennej, we współpracy z Wyższą Szkołą Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu. I tutaj też nasi uczniowie otrzymają certyfikat, który będzie ich uprawniał do preferencyjnego studiowania na tej uczelni, która jest uczelnią bezpłatną, zapewnia młodzieży zakwaterowanie, no ale tutaj jeszcze musimy spełnić kilka warunków, nad którym pracujemy. No i tutaj już nie mundurem, ale grą w piłkę siatkową, bo taki profil też mamy, to jest oddział Szkoły Mistrzostwa Sportowego w klasie siatkówki dla dziewcząt. Służba mundurowa, policjanci, strażacy, my zainteresowaliśmy się rzemiosłem żołnierskim. Szkoła prowadzi certyfikowane wojskowe klasy mundurowe, przygotowujące do zawodowej służby wojskowej. Uczniowie biorą udział w obozach szkoleniowych, poligonach, biwakach integracyjnych i survivalowych. Funkcjonuje również oddział przygotowania wojskowego. Szkoła mundurowa to są nie tylko zajęcia takie ogólnokształcące, chociaż oczywiście realizujemy podstawę programową liceum ogólnokształcącego, ale stawiamy na zajęcia praktyczne i ponieważ szkoła położona jest w takim miejscu, gdzie teren można wykorzystywać do takich ćwiczeń, ale też jeździmy do jednostki wojskowej w Leśnicy Wielkiej, tam odbywają się zajęcia poligonowe, a przyszli strażacy i policjanci ćwiczą też w jednostkach tutaj naszych lokalnych. Program nauczania przyszłych mundurowych obejmuje 4 podstawowe bloki tematyczne. Szkolenie bojowe, szkolenie logistyczne, szkolenie z wybranych przepisów prawa i podstawy wychowania wojskowego, a więc musztra, regulaminy wojskowe, wiedza o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. My, będąc na terenie szkoły, trafiliśmy akurat na trening. Malina, malina w lesie rozkwitała. Nie jedna dziewczyna żołnierza kochała. Nie jedna dziewczyna żołnierza kochała. Żołnierza kochała, żołnierza lubiła. Żołnierza kochała, żołnierza lubiła. I czułe liściki do niego kreśliła. I czułe liściki do niego kreśliła. Z prawej czy z lewej nogi? Lewej. Okej. Powiedz proszę, dlaczego zdecydowałeś się na naukę w tej szkole i w tej klasie? Ze względu na to, że bardzo bym chciał wiązać moją przyszłość z wojskiem i to jest dla mnie to co bardzo lubię generalnie. Równy marsz, wbrew pozorom, nie jest łatwo opanować, nie mówiąc już o układach musztry paradnej. Szkoła przygotowuje się właśnie do wojewódzkiego konkursu musztry klas mundurowych.
Słusznie przypuszczaliśmy, że to nie tylko taniec z karabinem w ręku jest babikiem dla tych młodych ludzi. Oni świadomie wybrali tę ścieżkę zawodową i mają sprecyzowane plany na swoje przyszłe wojskowe kariery. Przyciągnęła mnie sama atmosfera, o to otoczenie, że tak jak w wielu miastach boisko jest betonowe, tu mamy las, wychodzimy też na taktyki w las, więc to jest aspekt duży. Oraz kadra. Pan major jest naprawdę rewelacyjną osobą, dużo nas uczy, chce nam przekazać dużo wiedzy. Ogólnie nauczyciele, bardzo wymagający, ale z jednej strony bardzo mili, bo jak potrzebujemy pomocy, to nam pomogą. W sumie cała atmosfera tutaj, więcej nie wiem co powiedzieć. Cały tok nauczania, jak widzę, jesteś uśmiechnięta, podoba ci się, mimo że tutaj ćwiczycie już, słyszałam, dłuższy czas. Ale to też chyba wiąże się niejako z twoimi planami na przyszłość. Tak, ja w przyszłości chciałabym iść do tego wojska, oczywiście po tej szkole to oczywiście na studia. Chciałabym mieć wyższy stopień niż tylko szeregowy, ale jeśli mi się tutaj nie uda to studia, to oczywiście od razu pójdę do wojska, gdzie będę jako szeregowy, ale z czasem nabiorę tych stopni. Jest możliwość awansu w wojsku. Klasy mundurowe zapewniają uczniom nie tylko doświadczenie i wojskową ogładę, jej ukończenie przynosi konkretne korzyści. Dostają dodatkowe punkty na uczelnie oraz mają możliwość skróconej służby wojskowej i no, oczywiście też wszystkie wyjazdy, wyposażenie, które mamy, jest finansowane z Ministerstwa Obrony Narodowej. Dla miłośników aktywności fizycznej, wiążących swoją przyszłość z karierą sportową, szkoła prowadzi klasę mistrzostwa sportowego. Uczennice mają szansę zostać zawodniczkami utytułowanego klubu Łaskowi. Mają do dyspozycji infrastrukturę sportową, sprzęt i wsparcie doświadczonych trenerów, a nawet opiekę dietetyka. Na chwilę wrócę do naszych złotych siatkarek, no bo tak naprawdę to już jest marka w Łasku, ale nie tylko w Łasku. No tak, cieszymy się bardzo, bo reprezentują naszą szkołę, bo są to dziewczyny, które w większości zrzeszone są też w klubie Łaskowia i poprzez współpracę z tym klubem mamy możliwość właśnie osiągania tych sukcesów, chociaż powiem, że jest to już drugi rocznik. Teraz przygotowujemy się do naboru na trzeci rocznik, więc zainteresowaniem się cieszą, a sukcesy rzeczywiście napędzają wiele dziewcząt, które z całej Polski u nas się uczą i są to naprawdę dzięki funkcjonowaniu internatu tak odległe czasem miejsca, że te dziewczynki często spędzają tutaj czas poza domem i oprócz tego, że osiągają takie sukcesy sportowe, to są bardzo dobre uczennice i tylko możemy im gratulować i cieszyć się, że mamy ten oddział. Bez wątpienia szkoła dedykowana uczniom, którzy pragną realizować swoje pasje i zdobywać wiedzę. Och, Ricardo! A, Ricardo! Znowu Ricardo? A! Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Poczekaj. Mamy za sobą ciężkie chwile. Kiedy wracał do domu, zaczynało się piekło. Awantury, wyzwiska, groźby. To było nie do zniesienia. Ale udało się. Pomógł mi Fundusz Sprawiedliwości. Dostałyśmy psychologa, pomoc prawnika. Już jesteśmy bezpieczne. Pomagamy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Fundusz Sprawiedliwości. Pomagamy sprawiedliwie. Spieszymy się, bo zawsze chcemy być na czas. Podróżujemy do tego, co dla nas ważne. Dlatego myślimy o celu. Rzadko o samej drodze. Ale to fundusze europejskie ułatwiają nam to, co najważniejsze. Spotkanie. Bo dobrze jest być razem. Fundusze europejskie. Z ludzkiej perspektywy. Pierwsza okręgowa stacja kontroli pojazdów w regionie PKS Sieradz przy ulicy Wojska Polskiego 63 zaprasza na badania techniczne pojazdów. Stacja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 21, w soboty w godzinach od 7 do 13.
W ramach przeglądu uzupełnienie płynu do spryskiwaczy w pojazdach do 3,5 tony. Zapraszamy! Rozrywka, która budzi prawdziwe emocje. Teraz w Wektrze Netflix w pakiecie z internetem światłowodowym za jedyne 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Widzę las, ciemny las. Widzę broń, a wraz z nią euforyczną radość. Czyli widzi pan to, co będą robić dzięki TV Smart. Oglądać horror na kempingu. Grać w strzelankę i odpalać muzykę z aplikacji. Technologia. Cała rozrywka śmiga dzięki TV Smart. Teraz telewizję, serwisy VOD, sport, gry i aplikacje masz w jednym miejscu. W pakiecie z internetem za jedyne 69,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Dzięki mocy funduszy europejskich inwestycje w województwie łódzkim to nie tylko pokaźne sumy, a zmiany widoczne gołym okiem. To multum rozwiązań i rewitalizacji, które sprawiają, że dobrze żyć w łódzkiem. Fundusze europejskie z ludzkiej perspektywy. Firma Ekowiatr BIS, posiadająca wieloletnie doświadczenie w obsłudze i zarządzaniu technicznym instalacji i obiektów odnawialnych źródeł energii. W zakresie swojej działalności oferuje również usługę kompleksowego mycia paneli fotowoltaicznych i pielęgnację terenów zielonych na farmach. Farma fotowoltaiczna, jak każda inna instalacja zewnętrzna pod wpływem czynników atmosferycznych oraz innych, np. siadające ptactwo, przyklejone liście z drzew, osiadanie pyłów na terenach uprzemysłowionych, ulega ciągłemu zabrudzeniu. Panujące powszechnie przekonanie, że instalacja fotowoltaiczna pod wpływem opadów deszczu ulega samooczyszczaniu, nie jest do końca prawidłowa. Prawdą jest, że intensywny deszcz zazwyczaj usuwa część zabrudzeń, zwłaszcza zalegającą grubszą warstwę kurzu i pyłu. Jednak moduły fotowoltaiczne dzięki temu nigdy nie będą w pełni czyste. Niekiedy same opady atmosferyczne nanoszą wiele różnych szkodliwych substancji, które należy regularnie usuwać. Zalegające i stale odkładające się na panelach zanieczyszczenia mogą już w krótkim czasie doprowadzić do degeneracji powierzchni ekranów, stałego spadku wydajności oraz zmniejszenia ich żywotności, a w dłuższym czasie ich całkowitego zniszczenia. Zanieczyszczenia wymagające dodatkowego mycia na ekranach paneli fotowoltaicznych posiadają wspólne cechy. Mają charakter częstopunktowy, są odporne na czyszczenie przez opady deszczu i długotrwale zalegają. Brak cyklicznego mycia całej instalacji fotowoltaicznej przynajmniej raz w roku, według przeprowadzanych badań, ma istotny wpływ na jej żywotność oraz produktywność. Po umyciu modułów fotowoltaicznych, według przeprowadzonych przez naszą firmę pomiarów, wzrost produkcji energii elektrycznej w tym samym czasie, w takiej samej temperaturze powietrza oraz przy takim samym natężeniu światła słonecznego, kształtuje się w przedziale od 4 do 12% w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni paneli. Dlatego głównymi powodami, dla których należy utrzymywać moduły fotowoltaiczne w należytej czystości są: optymalizacja współczynnika sprawności instalacji, zapobieganie uszkodzeniom instalacji, maksymalizacja łącznego czasu pracy instalacji, niegromadzenie zabrudzeń, które powodują straty w produkcji nawet rzędu kilkunastu procent, redukcja ponownego zabrudzenia dzięki absolutnie bezresztkowemu wysychaniu, nie pozostawianie środków powierzchniowo czynnych. Przy zastosowaniu oferowanej przez firmę Ekowiatr BIS technologii koszt czyszczenia paneli dla farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW amortyzuje się już przy 2% strat mocy. Firma Ekowiatr BIS oferuje mycie paneli fotowoltaicznych przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Jako pierwsza firma w Polsce posiada maszynę RoboClean 25, zaprojektowaną i zbudowaną przez włoską firmę Messersi, przeznaczoną do mycia paneli fotowoltaicznych zamontowanych na wielkopowierzchniowych farmach. RoboClean 25 to wielofunkcyjna, samobieżna maszyna gąsienicowa, która jest w stanie poruszać się po każdym, nawet najbardziej niekorzystnym terenie. Duży zbiornik na wodę o pojemności 2400 litrów umożliwia umycie paneli na jednym obiekcie farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW. Do mycia stosowana jest woda demineralizowana poprzez użycie biodegradowalnych, w pełni bezpiecznych dla środowiska preparatów renomowanych światowych producentów.
Teleskopowe ramię zakończone szczotką, które zapobiega zadrapaniom o długości do 4200 mm, pozwala na szybkie i sprawne umycie znacznych powierzchni paneli w krótkim czasie. Elektroniczne sterowanie odległości układu myjącego od paneli fotowoltaicznych przy użyciu zestawu wmontowanych czujników ultrasonicznych zapobiega przypadkowym ruchom ramienia i uszkodzeniom modułów, spowodowanych nierównym podłożem lub różnym kątem nachylenia paneli. Zraszacze rozmieszczone wzdłuż całkowitej długości szczotki zapewniają równomierne rozprowadzenie wody na powierzchni paneli tuż przed szczotką myjącą, poruszającą się w dwóch kierunkach w zależności od jazdy maszyny. Posiadając sprzęt, wykwalifikowaną kadrę ze stosownymi uprawnieniami producenta do obsługi urządzenia oraz własny transport, jesteśmy w stanie wykonać usługę mycia paneli fotowoltaicznych w każdym rejonie Polski. Firma EkoWiatr zajmuje się także kompleksowym utrzymaniem terenów zielonych na dużych powierzchniach. W ramach naszych usług oferujemy koszenie trawy i pielęgnację terenu. Jako specjaliści w tej dziedzinie dysponujemy odpowiednim sprzętem przeznaczonym do tego typu zadań. Dzięki doświadczeniu i indywidualnemu podejściu do klienta jesteśmy w stanie wykonać usługę zgodnie z oczekiwaniami. Działamy na terenie całego kraju. Zapraszamy do współpracy. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji lub też w przypadku pytań, zapraszamy Państwa do kontaktu z przedstawicielami naszej firmy. W dzisiejszym programie to wszystko. W imieniu Doroty Lewandowskiej zapraszam do środowego wydania. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę udanego, słonecznego tygodnia. My widzimy się ponownie w piątek. Droga mamo, wiem, że nie jest ci łatwo, mimo że się uśmiechasz, ale tak naprawdę martwisz się, czy zjem obiad, czy znajdę kolegów, ale ja sobie poradzę. I na tyle, na ile cię znam, a będą to już 4 lata? No może 3,5. To wiem, że ty również dasz sobie świetnie radę. W województwie łódzkim fundusze europejskie wspierają rozwój żłobków i przedszkoli, dzięki czemu rodzicom łatwiej wrócić do pracy. O, i takie coś narysowałem. Ricardo. Znowu Ricardo? Nie musisz go oglądać, jeśli nie chcesz. Bo z TV Smart od Wektry każdy ogląda co chce, jak chce i gdzie chce. TV Smart z internetem światłowodowym za 49,99. Zadzwoń lub wejdź na wektra.pl. Dzień dobry, jeszcze raz przyszedł już czas. I choć szlak trafia mnie, proszę chłopie, bo już czas, czas na... Suwałki! No! Suwałki! No! Suwałki! Pierwszy koncert 15. edycji Suwałki Blues Festiwalu, mimo że w wieczór poprzedzający kolejny roboczy dzień, zgromadził mnóstwo fanów. Tradycyjnie pierwszym sygnałem, że to już teraz, było odsłonięcie pamiątkowej tablicy w Suwalskiej Alei Bluesowych Gwiazd. Na ulicy Chłodnej pojawili się mieszkańcy, turyści, miłośnicy bluesa, roztańczeni seniorzy, pracownicy Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz miejskie władze, którym w tym roku, z uwagi na norweski charakter tegorocznej edycji, towarzyszyli przedstawiciele Notodden. Cieszymy się bardzo.
bardzo, że wracamy również do naszej współpracy z miastem Notodem, bo tak naprawdę ten festiwal suwalski rozpoczął się od tej współpracy. Na Chłodnej nie mogło też zabraknąć zawsze obecnego na SBF-ie Jana Chojnackiego, jeden z prawdziwych ojców tego festiwalu. Regularnie i nie tylko podczas dorocznej imprezy gości na Suwalszczyźnie i w samym mieście. Jak przyjeżdżam do Suwałk w tym czasie, to wiem, że po pierwsze będę słuchał dobrej muzyki, po drugie, że będzie pogodnie i po trzecie, że mam poczucie pełnego bezpieczeństwa. Niezależnie od pory dnia, czy późnym wieczorem, czy w centrum nocy, czy w centrum miasta, czy na poboczach, jest pięknie, spokojnie, pogodnie i bezpiecznie. Jak widać, wbrew twierdzeniom niektórych, nikt się tutaj lękliwie nie rozgląda. Nawet seniorzy, którzy wpadli na odsłonięcie kolejnej tablicy w Alei Bluesowych Gwiazd, rozochoceni rytmicznym bluesem, poderwali się do tańca. Cieszę się, że jest was tak wielu, tak dużo. Fani bluesa to są wspaniali ludzie, pogodni, serdeczni, otwarci i myślę, że takim jest nasz Suwałki Blues Festival. Witam was bardzo serdecznie. Szczególne słowa powitania chciałbym skierować do delegacji z miasta partnerskiego Notodem na czele z panią burmistrz. Są tutaj dzisiaj z nami po dłuższej przerwie. Cieszymy się, że nie ma pandemii. Będziemy mogli się świetnie bawić w ciągu tych nadchodzących 4 dni. Życzę państwu właśnie, żebyście spędzili bardzo efektywnie i efektownie ten czas. 3, 2, 1. Chwilę później osłona schodnika zniknęła i wreszcie mogliśmy przeczytać nazwiska artystów największych gwiazd 14. edycji festiwalu. Kolejnym żelaznym punktem imprezy był koncert otwarcia. Tym razem na scenie mieli stanąć tytani polskiego rocka. Bo też oni z bluesa tak naprawdę wyrośli. Gdyby nie było bluesa, nie byłoby rock'n'rolla. Gdyby nie było rock'n'rolla, nie byłoby Kowalski, Ostrowski i Cugowskiego. To jest zamknięte koło, piękne, bluesowe, zamknięte, pogodne, suwalskie koło. Blues unosił się nad miastem przez 4 lipcowe dni. Wyczekiwany koncert rozpoczął kilkudziesięciominutowy support w wykonaniu formacji Niebo. Ku mego domu, ku mego domu szedł dziś rano. Pełne siatki smutku, pełne siatki smutku w swoich nutach niósł. Szukał kogoś, kto by podzielił się ciężarem razem z nim. Grupa rozgrzała publikę, która z ogromnym aplauzem powitała na scenie kolejnych muzyków. Gdy na scenę wkroczył Jacek Dewucki, blues po prostu wybuchł. Kolejny występ ponad wszelką wątpliwość należy zaliczyć do brawurowych. Wirtuozeria Sławka Wierzchowskiego porwała publikę, która nie mogła oderwać od niego i oczu, i uszu. Wierzchowski po prostu zaczarował ten koncert, to miejsce i tych ludzi. Pije tylko herbaty łyk, na drogę buki zrobiłeś mi i choć szlak trafia mnie,
Wyjeżdżam 6:05. Mistrzu harmoniki ustnej do akcji wkroczyła z właściwą sobie swadą wielka dama polskiego jazzu. Laura Schaffran jest kobietą dynamitem i choć znamy ją głównie z wykonań jazzowych, z bluesem poradziła sobie fenomenalnie, zdobywając serca zgromadzonej publiki od pierwszych taktów. Sięgnęła do repertuaru innej wielkiej wokalistki, Ewy Bem, choć Dzień Dobry Mister Blues miał w swym repertuarze również nieodżałowany Andrzej Zaucha. To słychać, Mr. Blues. Pan dawno nie był tu, jak miło widzieć pana. Zapewne przyszedł pan, aby wykonać plan. Plan roczny zasmucania. Jak zdrowy Mr. Blues, słyszałam, że pan znów chorował na wesołość. Jak dzieci uczą się, o tak pamiętam je, to smutka imię Norego. Odchodzi pan już, Mr. Blues. Mam wobec pana dług, jakim pewnie pan zapyta. Bo widzi pan, do słów brakło mi tylko nut. I pan mi je dopisał. Następną damą czwartkowego wieczoru, a może raczej uroczą łobuzicą polskiej estrady, która już wiele lat temu po prostu wzięła sobie publiczność na własność, była Małgorzata Ostrowska. Zaczęła bluesowym klasykiem, piosenką z repertuaru Miry Kubasińskiej. Myślałam, że kolor ich zatrzyma twój wzrok. Zasadziłam dwa krzewy bzu, bo wiedziałam, że przyjdziesz znów. Bo myślałam, że zapach ich zatrzyma twój mrok. Następny z wykonanych przez nią utworów utwierdził wszystkich w słusznym przekonaniu, że filigranowa Małgorzata Ostrowska jest wulkanem dźwięku. Nad parkiem uniósł się song Czesława Niemena. Dziwny jest ten świat, gdzie jeszcze wciąż mieści się wiele zła. Człowiekiem gardzi.
ludzkich spraw. Czasem aż wstyd przyznać się. Słowem złym zabija tak jak nożem. Lecz niedobry woli jest więcej i mocno wierzę w to, że ten świat nie zginie, nie tyranie, nie. Kasia Kowalska, eteryczna brunetka w czerni, na początek powitała krążącego wśród publiczności Piotra Nalepę. Wprawdzie zaczęła swój występ utworem Dżemu, ale już w drugim utworze oddała hołd ojcu polskiego bluesa. Cugowski sięgnął do repertuaru sprzed wielu lat. Jak przypomniał, utwór nagrał ponad pół wieku temu, ale wciąż chętnie do niego wraca. Wszystkie bramy już zamknięte, niebo, niebo pełne srebrnych gwiazd. Maxwell George, Luce Grau. Białe panie mu mówiły, I love you, I love you,
Drugim z zaprezentowanych utworów był Geniusz Blues. I być może to on oraz żywiołowe reakcje publiczności sprawiły, że w finale koncertu Mister Blues mieszka w Polsce na scenie znalazły się wszystkie gwiazdy czwartkowego wieczoru, którego magia zostanie w nas z pewnością na długo. Finał tej muzycznej uczty był spektakularny, pełna zachwytu publika opuszczała park z żalem, że koncert się skończył. Kolejny dzień przyniósł jednak nowe doznania. Oczywiście nie mogło zabraknąć 11 wizyty miłośników Mazdy MX-5. Urocze autka szczelnie wypełniły park w centrum bluesowego miasteczka. Człowiek po prostu odpoczywa. Jesteśmy w takim miejscu, tak daleko, że nawet nie ma łączności telefonicznej. To panią zdziwi, ale właśnie trzeba, żeby zadzwonić, trzeba wyjść, stanąć przy słupie. To genialne jest, no. Nie ma nic lepszego. Więc odpoczynek, krótki co prawda, ale różne, tak wymyślamy sobie różne odgotowania poprzez spotkania, czasami śpiewanie, granie. No i to wszyscy przyjeżdżają, żeby odpocząć. Mało czasu jest, smutna jest pora trochę. Troszkę mieliśmy, to widać, odbija się również te różne cenowe zmiany, że parę osób zrezygnowało, bo jak ma jechać 800 km, no to już to nie jest to samo, co w zeszłym roku 800 km. Więc trochę się wykruszyły, zwłaszcza młodzież, no nie może tak przeznaczyć na takie, powiedziałbym, wycieczki tyle pieniędzy. Wolą może pojechać gdzieś w inne miejsce, prawda? Więc to jest, na to się składa. Dla nas to jest po prostu, lubimy się, widzimy się raz do roku. Niektórzy utrzymują takie bliższe kontakty, ale ja z tymi osobami w zeszłym roku się widziałem. Także nie zrobiłeś żadnej bariery, nie ma żadnej bariery. Późniejsze koncerty, jak zawsze, gromadziły licznych fanów bluesowego rytmu. Wśród gości dzielących się muzyką w tym roku byli przedstawiciele Litwy i Norwegii oraz Polski. Z uwagi na grant wspierający imprezę, organizatorzy musieli zrezygnować z muzyków i wokalistów pochodzących z innych krajów, ale publika i tak bawiła się doskonale. Trzeci bluesowy dzień tradycyjnie wyprowadził na ulicę Suwałk mobilną platformę, na której zasiedli muzycy. Okay.
krążenia wokół najstarszej części miasta nasyciły przechodniów muzyką, ale niezwykle widowiskowa z uwagi na liczbę uczestników była towarzysząca muzycznej platformie parada motocykli. Kilkaset maszyn pojechało za ciężarówką, robiąc przy okazji mnóstwo hałasu, ale wywierając również spore wrażenie na przechodniach, którzy ochoczo przystawali, machali do kierowców jednośladów i nie narzekali na ryk silników. Piękne stalowe rumaki po paradzie stanęły w pobliżu dwóch największych festiwalowych scen. Muzyka niosła się nad miastem w sobotni wieczór długo. Ostatnim akordem tegorocznego lipcowego spotkania z bluesem był koncert, który wprawdzie nie znalazł się w programie festiwalu, ale organizatorzy postanowili zaserwować publice muzyczny deser. Arenę Suwałki wypełnił najlepszy światowy blues i publiczność, która wciąż czuła muzyczny niedosyt. Niedaleko wsi Węsiory znajdziemy jedno z najbardziej zagadkowych miejsc w Polsce. Mowa o tutejszych tajemniczych kamiennych kręgach. Badacze są przekonani, że zbudowali je goci, ale nie wszyscy zgadzają się z tą tezą. Część osób uważa, że powstały znacznie wcześniej. Choć może wydawać się to kontrowersyjne, kręgom przypisuje się niezwykłą moc energetyczną. Naukowcy nie znaleźli jednoznacznej odpowiedzi na temat kamiennych kręgów. Początkowo uważano, że są pewnego rodzaju nagrobkami stworzonymi przez gotów. Tę hipotezę podważył znawca kultury wielbarskiej profesor Ryszard Wołągiewicz. Przeanalizował sprawozdania polskich naukowców oraz skandynawskie podania i legendy. Doszedł do wniosku, że kręgi były miejscami zebrań plemiennej starszyzny. Chłonąc energię zmarłych przodków, naradzali się, podejmowali decyzje dotyczące przyszłości i dokonywali sądów.
Do dzisiejszych czasów przetrwały 3 pełne kręgi i część czwartego. Uważa się, że w przeszłości było ich 9. To tyle, ile jest gwiazd w gwiazdozbiorze Plejad. Na miejscu dowiemy się, że są miejscem mocy o szczególnej energii. Szczególnie kojąco wpływają na system nerwowy. Korzystanie z energii z pierwszego kręgu odbywa się poprzez pobudzenie receptorów stóp w czasie chodzenia boso w obrębie kamieni. Drugim sposobem jest położenie się w kręgu na brzuchu z głową zwróconą w kierunku północnym. Takie ułożenie ciała powoduje, że pole elektromagnetyczne oczyszcza czakry ze złej energii, a następnie wtłacza w nią czystą i świeżą. Potem należy przewrócić się na plecy i oczyścić czakry na kręgosłupie. Kolejny krąg, tak zwany strażnika, nie jest odpowiedni dla każdego. Występują tu bardzo silne wiry energetyczne, pozytywne i negatywne. Należy położyć się na kamieniach i choć powierzchnia jest bardzo twarda, niektórzy twierdzą, że po kilku minutach ma się wrażenie, że leży się na miękkim dywanie. Ponoć w tym kręgu nastąpiło wiele uzdrowień. Trzeci krąg, zwany kręgiem zgromadzeń lub jasnym, został zaplanowany jako obserwatorium astronomiczne. W odpowiednim ustawieniu kamieni jest pokazany ruch Słońca i Księżyca. Wokół zadziwiających konstrukcji kamiennych węsiorach powstały liczne hipotezy. Wiele osób przyjeżdża tu wierząc, że to miejsce święte, nasycone niespotykaną mocą promieniotwórczą. Na miejscu spotkamy przywieszone do drzew kartki z informacją, że kręgi prawdopodobnie zostały wzniesione wiele tysięcy lat przed Chrystusem, a nie podczas przybycia Gotów w I wieku. Wskazuje na to wiek szczególnego gatunku porostów na kamieniach, występującego jedynie w miejscach mocy.